Buenos Aires odłączy się od Argentyny? Kolejny kłopot na głowie Javiera Milei. Skąd taki pomysł i jakie może mieć to konsekwencje? Krótkoterminowy najem na celowniku rządu. Odpowiedzią na problem braku mieszkań dla młodych w niektórych lokalizacjach mają być dodatkowe regulacje i utrudnienia dla najmu dobowego. Kto na tym zyska, a kto straci i jakich zmian można się spodziewać? Portugalia rezygnuje z podatku dochodowego od młodych obywateli do 35 roku życia. Rewolucyjny pomysł ma powstrzymać masową emigrację. Czy to się uda i czy warto przenieść te rozwiązania na polskie podwórko? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. W tym tygodniu także działo się całkiem sporo, głównie poza granicami naszego kraju, ale także i w Polsce były pewne przebłyski, które warto omówić. Zatem czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Portugalia kusi zerowym podatkiem. Rewolucyjny pomysł dla młodych obywateli. Portugalski rząd wprowadza nową ulgę podatkową, która ma za zadanie zatrzymać młodych w kraju. Mianowicie osoby poniżej 35 roku życia, które zarabiają do 28 tysięcy euro rocznie, czyli jakieś 120 tysięcy złotych, przez pierwszy rok pracy nie zapłacą żadnego podatku dochodowego. Czyż to nie brzmi cudownie? Natomiast w kolejnych latach obywatele mają płacić zaledwie część dotychczasowych zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. Ile dokładnie? Od 2 do 4 roku podatek wyniesie 25% tego, co powinno być standardowo. Od 5 do 7 50% standardu, a od 8 do 10 roku wzrośnie do 75% standardowej stawki. Program ten będzie kosztował państwo około 650 milionów euro rocznie, ale rewolucja, jakiej mogą w ten sposób dokonać Portugalczycy, może być tego warta. Obecnie osoby zarabiające między 16 472 a 21 321 euro rocznie płacą 26% podatku dochodowego. Powyżej tego progu stawka wzrasta już do prawie 33%. Według szacunków na nowym programie podatkowym skorzysta naprawdę spora liczba osób. Minimalne wynagrodzenie w Portugalii wynosi nieco ponad 956 euro miesięcznie, a aż 22,4% pracowników zarabia właśnie tę kwotę. Szacuje się więc, że ulgami zostanie objętych nawet 400 tysięcy obywateli. Zwiększenie dochodów najmniej zarabiającej części społeczeństwa to dodatkowy efekt tego programu. Głównym celem jest bowiem powstrzymanie masowej emigracji młodego pokolenia. Według Emigration Observatory około 850 tysięcy młodych ludzi, czyli 30% osób w wieku od 15 do 39 lat, opuściło już słoneczny kraj. Czyli mówimy o ogromnej skali drenażu mózgów, gdzie ambitne, młode jednostki zasilają tak naprawdę inne państwa. Z jednej strony trudno się dziwić takiej decyzji. Bezrobocie wśród młodych Portugalczyków sięga nawet około 20%. Nowe rozwiązanie podatkowe ma więc za zadanie nie tylko zatrzymać te tendencje, ale też przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z innych krajów. Plan wydaje się sensowny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że koszty i warunki życia w Portugalii są całkiem korzystne, szczególnie jeśli mówimy o Madeirze, zwanej wyspą wiecznej wiosny. Trzeba więc przyznać, że pomysł Portugalczyków jest całkiem ciekawy. Może i nasza władza powinna wziąć z nich przykład. Co sądzicie o takim pomyśle? Dajcie znać w komentarzu. Krótkoterminowy najem na celowniku władzy. Polski rząd zamierza ograniczyć rozwój najmu krótkoterminowego, a w przygotowaniu jest już ustawa, która ma regulować ten sektor. O konkretnych rozwiązaniach wspominał chociażby Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju z ramienia Lewicy. Każdemu z tych lokali będzie przypisany numer niepowtarzalny i w oparciu o ten numer będzie możliwość wprowadzić regulacji, w oparciu o regulacji prawnych, w oparciu o które to samorządy będą decydowały, czy zezwalają na najem krótkoterminowy, a jeżeli tak, w której dzielnicy i w jakim zakresie. Intencje władzy potwierdza także wypowiedź pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która w tym rodzaju działalności upatruje przyczyn ograniczenia dostępności mieszkań i wzrostu czynszu.
Młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu, a jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są w hotele. Tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert Airbnb. Mieszkania, które mogłyby służyć dla normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi a la hotelowe. Jak jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną. Zmieńmy to. Czy sytuacja jest rzeczywiście aż tak poważna, jak twierdzi pani minister? Zerknijmy na liczby, na przykładzie wspomnianej Warszawy. Według raportu Digital Economy Lab w lutym 2024 roku w Warszawie na Airbnb i VRBO było dostępnych 9631 ofert. Dla porównania w 2019 roku ta liczba wynosiła 6323 oferty. Tutaj trzeba oczywiście wziąć poprawkę na pandemię, która mocno wyhamowała rozwój najmu tego typu. Rok 2023 zakończył się jednak prawdziwym boomem. Odnotowano bowiem wzrost liczby ofert aż o 35% rok do roku. Co ciekawe, ze 100 nowo powstałych mieszkań w stolicy rzeczywiście aż 20 trafiło na popularne serwisy dla turystów. Mimo wszystko takie oferty stanowią zaledwie 0,7% wszystkich mieszkań w Warszawie, choć w śródmieściu udział ten rośnie do 3,5%. Według danych z tego samego badania wynika, że na Bookingu wychwycono 2700 dodatkowych ofert, których nie ma na Airbnb, a jeśli dodamy do tego apart hotele, liczba ta rośnie do 4405. Wciąż jednak nie są to liczby, które w porównaniu do innych popularnych europejskich miast mogłyby robić szczególne wrażenie. Za to dynamika rozwoju tego sektora widocznie zaczyna przytłaczać polityków, którzy szukają już sposobów na kontrolę albo nawet zahamowanie tego trendu. Jak rząd planuje temu zaradzić? Pani minister zapowiada już powoli wprowadzenie rejestru mieszkań oraz narzędzi podatkowych, które pozwolą lokalnym samorządom decydować, czy chcą ograniczać, czy też wspierać wynajem krótkoterminowy w danej lokalizacji. Po pierwsze, wprowadźmy rejestr lokali, które są wykorzystywane na Airbnb po to, żeby wyciągnąć je z szarej strefy. Po drugie, system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest. Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków, są miejscem do życia. Najem krótkoterminowy rzeczywiście w pewnym stopniu ogranicza ilość mieszkań dostępnych w najmie długoterminowym. Szczególnie dotyczy to centrów miast i atrakcyjnych turystycznie zakątków, gdzie zwyczajnie tego typu najem przynosi zwykle dużo większą stopę zwrotu niż najem długoterminowy. Warszawa jest tutaj dość dobrym przykładem. Do tego liczba turystów rośnie, jako że nasza stolica staje się pod wieloma względami wzorem i ciekawym miejscem do zobaczenia. Warto podkreślić, że to właśnie Warszawa wygrała m.in. w konkursie magazynu Forbes European Best Destinations w 2023 roku. To spore wyróżnienie, które wznosi atrakcyjność turystyczną miasta na wyżyny. Tak na marginesie, kto by kiedyś pomyślał, że takie kwestie jak bezpieczeństwo czy czystość będą tak istotne dla turystów? A jednak zaczyna tego po prostu brakować. Dynamiczny rozwój najmu krótkoterminowego w danej lokalizacji ma wpływ na rozwój miast i poziom życia jego mieszkańców. Jest to problem wielowymiarowy, któremu rzeczywiście należy się przyglądać. Z pewnością nie jest to jednak ani jedyna, ani największa przyczyna braku dostępności mieszkań pod najem długoterminowy. Otóż krótki najem w centralnych lokalizacjach opłaca się bardziej nie tylko ze względu na stopę zwrotu, ale także z uwagi na ryzyka prawne. Polskie prawo zdecydowanie sprzyja najemcom, a to oznacza, że wielu właścicieli mieszkań obawia się niechcianych gości, którzy nie będą dokonywać opłat. Umowa w takiej sytuacji niestety często niewiele daje, biorąc pod uwagę, jaką ścieżkę trzeba przebyć z niechcianym lokatorem. Czynsze najmu stają się także coraz mniej osiągalne, dlatego że gonią ceny mieszkań. A jak wiemy, ceny mieszkań potrafią rosnąć szybko. Oczywiste jest, że ktoś, kto kupił mieszkanie za 1 000 000 zł, spodziewa się innego zwrotu z najmu niż ktoś, kto kupił je wcześniej, na przykład
przykład za 800 tysięcy. To zrozumiałe, że oczekiwania właścicieli rosną wraz z rosnącymi cenami za metr kwadratowy. Mieszkania w najmie krótkoterminowym przeszkadzają władze nie tylko w Warszawie, ale także w innych popularnych miejscowościach turystycznych. I mam tu na myśli przekrój całej Europy. Na przykład taka Barcelona postawiła na ostre ograniczenia w zakresie najmu krótkoterminowego. Teraz taką usługę mogą prowadzić tylko licencjonowane podmioty, a dla kreatywnych właścicieli lokali, którzy będą chcieli wynająć mieszkanie bez licencji, czeka kara do bagatela 600 tysięcy euro. Poza tym do 2028 roku miasto całkowicie planuje zakazać najmu krótkoterminowego dla wszystkich nieruchomości turystycznych. Oczywiście nie chodzi o hotele czy hostele, tylko przede wszystkim o prywatnych właścicieli, którzy chcą w ten sposób wynająć mieszkanie. Stolica Katalonii nie jest w tym wszystkim osamotniona. Podobne rozwiązania wprowadziły lub planują wprowadzić miasta takie jak Londyn, Dublin, Paryż, Berlin czy Budapeszt. Władze Paryża od dłuższego czasu kontrolują wynajem krótkoterminowy, wprowadzając limity dni wynajmu do 120 dni rocznie i wysokie kary za wynajem bez licencji. W Londynie obowiązuje podobny limit 90 dni rocznie na wynajem krótkoterminowy, a władze monitorują ten rynek coraz dokładniej. Podobnie do sprawy podchodzi Berlin. W Berlinie na przykład mamy dopuszczony najem krótkoterminowy w takich najbardziej obleganych dzielnicach, na przykład nie wiem, Kreuzbergu, na poziomie 90 dni w ciągu roku. Dany lokal ma przypisany numer. Platforma Airbnb czy Booking nie może przyjąć danego lokalu na większą liczbę dni niż wskazane właśnie w tym prawie miejscowym. Nawet węgierski Budapeszt rozważa ograniczenia dotyczące krótkiego najmu, reagując na rosnące napięcia społeczne związane właśnie z turystyką. Pokazuje to, że szybki wzrost tego sektora nie tylko napędza gospodarkę, ale także wprowadza niepożądane trudności, które politycy planują kontrolować i ograniczać. W drugim kwartale 2024 roku goście spędzili w takich obiektach w całej Unii Europejskiej już 208,8 milionów nocy, co oznacza wzrost o 16,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak uważacie, czy w Polsce także powinien powstać jakiś rejestr lokali o takim przeznaczeniu? Przepisy powinny do tego zniechęcać, czy może zostawić tę gałąź biznesu w spokoju? Chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, jakie stopy zwrotu można osiągnąć za pomocą danego aktywa. I tak na przykład nieruchomości zwykle nie dostarczają dużych przepływów co miesiąc. Rentowność w kontekście czynszu najmu na poziomie na przykład 5% to raczej niewiele, ale przy krótkim najmie nierzadko wychodzi znacznie lepiej. Do tego, jak weźmiemy pod uwagę całoroczny wzrost kapitałowy wynikający z coraz wyższej wyceny naszego aktywa, to górka usypie się już całkiem spora. Dlatego na nieruchomości powinno się patrzeć w dwóch płaszczyznach jednocześnie. Z jednej strony mamy czynsz najmu, który nie musi być nie wiadomo jak wielki, ale z drugiej mamy też wzrost kapitałowy, który należy dodać do całości zwrotu. W obliczu ciągłych wzrostów na tym rynku ciężko dziwić się popularności mieszkań czy ziemi jako narzędzia do przechowywania wartości kapitału. I tutaj mam wrażenie, że zawsze będzie występował pewien konflikt interesów. Nie każdego stać na mieszkanie pod inwestycje, a ci, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, często płacą cenę popularności tego zjawiska w postaci rosnących kosztów najmu. Jest to więc dość problematyczna relacja. Uważam jednak, że każdy, kto zarabia jakiekolwiek pieniądze, powinien nauczyć się sprawiać, aby pieniądze zarabiały także na niego. Osoba, która nie zadba o ten element, niemal zawsze będzie obrywać rykoszetem od tych, którzy to potrafią. Taka jest smutna prawda, chociaż wiem, że nie każdy to zaakceptuje. Rynek kapitałowy w długim terminie rośnie i akcje poszczególnych gigantów są coraz droższe. Nieruchomości w długim terminie też niemal nieustannie drożeją, przynajmniej na naszym rynku. Można się na to skarżyć i obrażać na rzeczywistość, ale ciężko wyobrazić sobie odwrotną sytuację. Pociąg odjeżdża więc tym, którzy nie wykonują żadnego
tego ruchu, a potem czytają artykuły o tym, ile to mieliby na koncie, jakby w 2010 roku jednak kupili tego Bitcoina. Zachęcam więc do większej aktywności inwestycyjnej, choćby na rynku kapitałowym, gdzie można zacząć już od niewielkich kwot. I absolutnie nie mówię tu o spekulacji i ciągłej analizie nowinek, bo to strata czasu, zwłaszcza na początku. Chodzi mi wyłącznie o długoterminowe działania, pozbawione emocji, które będą służyły budowie waszego majątku i niezależności w przyszłości. Analizujemy fundamenty spółki albo interesującego indeksu, jak na przykład S&P 500, kupujemy i zapominamy, a później powtarzamy schemat co jakiś określony czas. Najlepiej na platformie z szerokim dostępem do rynków na różnych kontynentach, gdzie sam przechowuję rezerwę w euro. To także ważny element mojej strategii inwestycyjnej, aby mieć w zanadrzu jakiś bufor gotówki w obcej walucie, która przy okazji pracuje z dzienną kapitalizacją odsetek. Tak, abym miał dostęp do tych pieniędzy w każdej chwili w razie czarnego scenariusza. Partner kanału oferuje też dostęp do produktów w euro i dolarach na 3 do 12 miesięcy, gdzie można liczyć na zwrot do ponad 5% w euro i niemal 8% w dolarach. W zależności od kwoty i zgodnie z widoczną tabelą. Oferta będzie się niestety pogarszać w czasie z racji tego, że EBC i Fed przystąpiły już do obniżek stóp procentowych. Na platformie Freedom24 znajdziecie też akcje i ETF-y z amerykańskiego, europejskiego i azjatyckiego rynku. Do tego do końca października obowiązuje wciąż promocja na bonusowe akcje, które otrzymują nowi klienci. Wystarczy założyć rachunek pod linkiem z opisu filmu, zasilić konto kwotą zgodną z progami i zgarnąć od 3 do nawet 20 akcji o wartości od 3 do nawet $800 każda. Wielu z Was skorzystało już z tej promocji i dziękuję za wszelkie nadsyłane wiadomości. Szczegóły i kody promocyjne widzicie jak zwykle na planszy, a link do konta zostawiam w opisie filmu. Może komuś z Was się przyda, a ja życzę powodzenia w losowaniu akcji i z góry dziękuję za wsparcie dla kanału. Argentyna bez stolicy. Czy to możliwe? Dokładnie taki scenariusz dalszych wydarzeń nakreślił Jorge D'Onofrio, minister transportu prowincji Buenos Aires. Jak zapowiedział, to nie jest droga, którą należy podążać, ale jeśli prezydent jest kimś, kto przychodzi zniszczyć państwo, cóż, prowincja Buenos Aires mogłaby to rozważyć. Oczywiście nie jest to oficjalna deklaracja ze strony całego regionu, a jedynie jakiegoś rodzaju ostrzeżenie skierowane w stronę Javiera Milei. Stali widzowie kanału z pewnością doskonale znają sytuację gospodarczą Argentyny, a tych, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nią zapoznać, zachęcam do nadrobienia wcześniejszych materiałów. W dużym skrócie, nowy prezydent Javier Milei obiecał drastyczne reformy i zakończenie gospodarczego upadku Argentyny. Niestety jednak póki co tak zwana piła mechaniczna Milei mogła się zaciąć, jak komentują przeciwnicy nowego kierunku odnosząc się do najnowszych danych makroekonomicznych. W drugim kwartale tego roku PKB kraju spadło o 1,7% w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy, a także o tyle samo w ujęciu rocznym. To wynik gorszy niż zakładali analitycy, którzy spodziewali się spadku na poziomie 1,4%. Co więcej, jest to już piąty kwartał z rzędu, kiedy gospodarka Argentyny kurczy się rok do roku oraz trzeci z kolei, kiedy notuje spadki w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Nie trudno się domyślić, że w Argentynie szampany jeszcze nie strzelają, tym bardziej, że poziom ubóstwa przekroczył już 50%. Jak to mówią, trzeba sięgnąć samego dna, aby w końcu mieć od czego się odbić. Wyprowadzenie kraju z tak poważnego kryzysu po latach zaniedbań to ogromne wyzwanie, które z pewnością nie zakończy się w kilka kwartałów. Dlatego nie skazywałbym jeszcze tego projektu na porażkę, chociaż wciąż gigantycznym ryzykiem pozostaje cierpliwość społeczeństwa. Ta niestety może zakończyć się szybciej niż czas wymagany na to, aby gospodarkę rzeczywiście od początku odbudować. Niemniej jednak na długiej liście wyzwań, z którymi prezydent i jego rząd będą musieli się zmierzyć, może pojawić się dodatkowe, w raczej niespodziewanej postaci, czyli odłączenia stolicy, Buenos Aires. Co prawda nie traktowałbym takich wybiegów zbyt poważnie w ustach polityków, ale gdyby czysto teoretycznie był to cel realny do osiągnięcia przez opozycję, konsekwencje mogłyby być drastyczne. Dlaczego taka decyzja byłaby ciosem dla całej Argentyny? I czemu w ogóle taka opcja została publicznie poruszona? Otóż prowincja Buenos Aires generuje aż 45% PKB Argentyny przy dużo niższym udziale w dochodach.
Cóż, prowincja Buenos Aires mogłaby to rozważyć, będąc tą, która wnosi 45% PKB, a otrzymuje tylko 22% udziału w dochodach. Po odłączeniu się od tej struktury bylibyśmy najbogatszym PKB w Ameryce Łacińskiej. Wyobrażacie sobie, jak ogromne straty mogłoby to przynieść odbudowującej się Argentynie? Dla lepszego zobrazowania sytuacji, w Polsce w 2021 roku cztery regiony – warszawski, śląski, dolnośląski i małopolski – generowały podobny udział w PKB, około 46%. Teraz wyobraźcie sobie, że te cztery regiony postanawiają odłączyć się od Polski i ustanowić własną niepodległość. Wiem, że to brzmi dość absurdalnie. Strata dla Argentyny wynikałaby też w dużej mierze z odpływu kapitału ludzkiego. W prowincji mieszka bowiem około 17,5 miliona ludzi, co stanowi prawie 40% całkowitej populacji Argentyny. W samym Buenos Aires mieszka ponad 15 milionów obywateli, a według szacunków ta liczba będzie tylko rosnąć. Nic więc dziwnego, że sugestia ta spotkała się ze sporą falą krytyki. Luciano Laspina, członek argentyńskiej Izby Deputowanych, nazwał tę propozycję wprost najbardziej absurdalną rzeczą, jaka została powiedziana od lat. Oczywiście cały ten konflikt między rządem a Buenos Aires ma podłoże polityczne. Prowincja jest kontrolowana przez opozycyjną partię peronistów, która przez dekady rządziła tym krajem. Czy dojdzie więc do odłączenia stolicy Argentyny? Trudno to sobie wyobrazić, mimo tego typu zakusów ze strony polityków. Taki ruch mógłby zdestabilizować cały kraj i prezydent Argentyny z pewnością do tego nie dopuści. Buenos Aires jest nie tylko stolicą, ale też siedzibą władz państwowych i wszelkich instytucji federalnych. Odłączenie regionu od reszty państwa oznaczałoby konieczność przeniesienia całego aparatu państwowego, co byłoby niezwykle trudne do wykonania. Brakowałoby też kluczowego elementu, jakim jest ruch niepodległościowy. W Buenos Aires nie ma silnego dążenia do niepodległości regionu, jak to miało miejsce choćby w Katalonii. Wielu Katalończyków nie czuje się w pełni Hiszpanami, a to zasadnicza różnica. Ten region ma bowiem unikalną tożsamość kulturową, długą historię autonomii i własny język, kataloński. W 2017 roku odbyło się nawet nieuznawane przez rząd hiszpański referendum w sprawie niepodległości Katalonii, które podkreśliło napięcia między katalońskim a hiszpańskim rządem. Jednak nawet tam, mimo ogromnych starań, nie udało się uzyskać niepodległości, więc dlaczego miałoby się to udać tutaj? Deklaracje władz Buenos Aires należy raczej włożyć między bajki i polityczne przepychanki, a dalsze kroki Javiera Milei będziemy bacznie obserwować. Pytanie, czy chcecie już odcinek z aktualizacją jego poczynań i osiąganych efektów, czy może jeszcze na to za wcześnie? Zamówienia jak zwykle składamy hashtagiem w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz i nadróbcie koniecznie kolejne filmy, które znajdziecie tu, tu i tutaj. Zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!